już od 1939 roku, już w ramach Służby Zwycięstwa Polski, a później Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, były wyspecjalizowane komórki do prowadzenia walki bieżącej, pion walki bieżącej, do dokonywania ataków na Niemców będących na terytorium okupowanej Polski, ale też do przeprowadzania ataków. Tutaj padło słowo, które musi być powiedziane w odpowiednim kontekście, bowiem to napad na Polskę był aktem zbiorowego terroru. Zginęło 6 milionów Polaków i naród, który stanął w obliczu totalnej zagłady, miał prawo bronić się w każdy możliwy sposób. I dlatego, gdy w kategoriach moralnych oceniamy podłożenie ładunku wybuchowego na dworcu, to z dzisiejszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, zginęli niewinni ludzie. I jest w tym część prawdy, ale gdy mówimy o akcjach dokonywanych przez komórkę Zagralin, bo o niej właśnie mowa, w ramach Polskiego Państwa Podzielnego utworzono taką komórkę walki bieżącej o kryptonimie Zagralin. Na jej czele stanął porucznik Bernard Drzyzga i zadaniem było dokonywanie ataków na ziemiach włączonych do Rzeszy oraz w ogóle na terytorium Niemiec. Podłożono bomby m.in. na stacji kolejowej Friedrichstrasse w Berlinie. Dokonano też zamachu na dworcu we Wrocławiu. Zresztą przed wejściem głównym na dworzec wrocławski znajduje się tablica pamiątkowa poświęcona Bernardowi Drzyzdze oraz właśnie tej komórce Zagralin, która prowadziła akcje sabotażowe skierowane również przeciwko przypadkowym Niemcom. Ale podkreślam raz jeszcze, jeżeli przedstawia się to w kategoriach moralnych, czy to akt terrorystyczny, czy nie, to zawsze zaczynajmy od tego, że pierwszym aktem terroru była napaść na Polskę i zbombardowanie Wielunia, w tym szpitala, w tym właśnie mieście, i w tym kontekście to trzeba przedstawiać, bo same słowo terroryści z Armii Krajowej, którzy zabili niewinnych Niemców na dworcu, to ono nie pokaże nam całości problemu.